Witam na swoim kanale. W tym filmie chcę Wam powiedzieć o bardzo ważnym oprysku, jaki należy teraz wykonać na pomidorach, żeby uchronić je przed suchą zgnizną wierzchołkową. Więc jeśli ten film jest dla Ciebie ciekawy, interesujący, to pozostań, obejrzyj, polajkuj, zaproś znajomych, udostępnij, żeby trafił do jak największej liczby osób. I tak. Tak jak mówiłem, teraz głównym ryzykiem, jakie może wystąpić na naszych pomidorach, to jest wystąpienie suchej zgnilizny wierzchołkowej. Dla tych, co nie wiedzą, jak ona wygląda, to jeśli weźmiecie swoje pomidory od spodu i będzie tutaj taka brązowa plamka, to znaczy, że pomidor jest zaatakowany suchą zgnilizną wierzchołkową i musimy podjąć szybką reakcję, ponieważ jeśli tego nie zrobimy, to ten niedobór, bo to nie jest choroba, to jest niedobór, rozprzestrzeni się na pozostałe pomidory. Jest to spowodowane, najczęściej jest to spowodowane tym, że pomidor podczas zbyt wysokiej temperatury nie może pobrać wapnia z gruntu, przez co występują jego niedobory. I na końcach pomidorków robią się brązowe plamki. Tak jak widzicie, u mnie tego nie ma. Chociaż pomidory te są podłużne. I takie pomidory, właśnie te Benito, Limy, one są najbardziej narażone właśnie na wystąpienie tego niedoboru. Więc jeśli macie takie, to musicie je jak najszybciej uzupełnić. Zwykłe malinowe, bawole serca również są narażone, jednak takie właśnie podłużne pomidorki mają tendencję właśnie do tego, że najszybciej, najczęściej na nich to występuje. Co warto wiedzieć o suchej zgniliźnie wierzchołkowej? Nie jest to choroba zakaźna, nie jest to w ogóle choroba. Jest to po prostu oznaka niedoboru wapnia lub też niemożliwość pobrania wapnia przez roślinę. I tak jak już Wam pokazywałem, można go w bardzo prosty sposób uzupełnić takim oto opryskiem. Jest on 100% ekologiczny, nawóz dolistny z muszli skorupiaków. Jest tutaj jak stosować. Można go pryskać 3-4 razy na pomidory, jednak ja ten oprysk wykonuję przeważnie dwukrotnie, ponieważ podczas przygotowywania podłoża do pomidorów, ja tutaj daję skorupki z jaj, daję również przekompostowane już z kompostem razem też skorupki, wszystko tak, więc u mnie to ryzyko wystąpienia niedoboru jest zminimalizowane. Niemniej jednak dwa razy w sezonie wykonuję ten oprysk, żeby wiadomo zapobiegać. Co ważne, jeśli już na którymś pomidorze macie tę oznakę suchej zgnizny, to go nie usuwajcie. Na jednym z kanałów ogrodniczych była właśnie taka informacja. Jest on znany i wiele osób go ogląda. Prowadzący powiedział po prostu, że w chwili, gdy mamy na jakimś pomidorze niedobór wapnia, mamy suchą zgniznę, to jeśli go oberwiemy, kolejne pomidory zostaną zaatakowane. Natomiast jeśli te pomidorki zostawimy, ta choroba, te niedobory nie będą się rozprzestrzeniać. I jest to przeze mnie sprawdzone. Również tak kiedyś oberwałem właśnie pomidory ze suchą zgnilizną i te niedobory pojawiły się na kolejnych. Natomiast kiedy te pomidory zostawiłem, już te niedobory się nie rozprzestrzeniały na kolejne krzaki. Tak więc pryskamy takim oto opryskiem naturalnym. Najlepiej jest teraz stosować właśnie oprysk dolistny, nie nawożenie pod korzeń, ponieważ wiadomo, że z gruntu pomidor pobierze, ale zajmie to o wiele więcej czasu. Natomiast oprysk zaaplikujemy bezpośrednio na pomidory, na liście i roślina sobie go pobierze bardzo szybko.
Tak więc mam nadzieję, że ten film był dla Was interesujący, pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji kanału, do oglądania innych filmów. I na razie. Cześć.